Simona i Weber. Podobało się redaktorowi, zdaje się. Bardzo, tak, dziękuję. Jeśli bardzo chodzi o szachy, to obiecujemy, że będzie można zobaczyć, jak wygląda w tej chwili sytuacja na szachownicy na naszym profilu facebookowym. Michał Gąsiorowski mówi też, że stworzy jakieś oddzielne wydarzenie na Facebooku, że będziemy tam grać. Ja nie rozumiem do końca, ale wierzę mu, że to tak może być. To bardzo dynamiczne jest. Podobno istnieje też zdjęcie w archiwach tego, jak Robert Canterite ustawił figury na szachownicy. Ja trzeba było poprawiać. Troszkę słyszałem na ten temat. Nie żartujemy sobie, każdemu się może zdarzyć, ale zdjęcie gdzieś tam istnieje, więc być może zobaczymy także je na tymże profilu i wydarzeniu, wie pan gdzie. Być może przygotował wszystko tak jak do warcabów, to jest też możliwe. Nie wiem, rozmawiamy z Robertem, zobaczymy co zrobił. Urywki z rozrywki. Filip Jaślar. Dzień dobry. Dzień dobry. Dżingiel na dziś podpowiedziała mi pani realizator Elżbieta Malinowska. Szacharazada. Z wielką radością przyjąłem informację o trójkowym meczu szachowym. Pośród wybitnych muzyków wiele jest postaci z szalenie ścisłymi umysłami. Wirtuozów kochających matematykę, astronomię, odnoszących ogromne sukcesy właśnie w grze w szachy. Ale tylko wybitni muzycy, więc ja niestety w tej rozgrywce nie pomogę. Oczywiście będę uważnie śledził mecz i mam nadzieję intelektualnie nadążać za szachowymi wydarzeniami. Dwa posunięcia dziennie powinienem dać radę. Oczywiście całym sercem jestem za drużyną Poranka. Tak bardzo życzę wam... A co tam? Tak bardzo życzę nam sukcesu, że obiecuję nie podpowiadać. Będę kibicował i lustrował muzycznie. O proszę, koń na B6. Skoczek z B8 na C6. Bardzo proszę. Jestem przygotowany na każdą ewentualność. Poranek jest zresztą zdecydowanym faworytem. Trener Łukawski ma w składzie aż dwa czarne konie tej rozgrywki. Dwa czarne skoczki to raczej, prawda, gorzej brzmi. Poza tym rano świeżo wyspane mózgi podejmują trafniejsze decyzje niż zmęczone głowy po południu. Jedynie przez szacunek dla rywala nie będę jeszcze składał gratulacji. Goniec odważnie na G4. Jak wiemy, goniec po szachownicy chodzi po skosie, czyli krzywo. Zatem ruch gońca najlepiej zilustruje piosenka albo słoń Kamila Saint-Saensa. Drogie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt, ja wiem, że słoń zwykle jest trzeźwy, ale przyznają państwo, czasem porusza się po skosie lub znienacka przyklęknie. Na pewno piosenka Hej dziewczyno, spójrz na misia pasuje do krzywo przemieszczającego się gońca. W tym wypadku piosenkę kieruje oczywiście do misia koala, który od samego rana już państwo wiedzą. Jestem również gotowy do muzycznego zilustrowania pierwszego szachowego bicia. W tym wypadku sięgnę do literatury churalnej. Trzy utwory są a propos, ale tak naprawdę pasuje tylko jeden. Wstawaj, wstawaj, pionek nie udawaj. Pasuje prawie. Wstałeś, wstałeś, pionek udawałeś. Na ile znam zasady gry w szachy, też nie do końca. Ale piękna pieśń pożegnalna będzie bardzo na miejscu. Dobij go, dobij go. Królowa. Królowo nasza czarna, majestatycznie poruszaj się po szachownicy niczym po polu bawełny, a twój głos niech usypia wroga piękną kołysanką, która stała się najważniejszym jazzowym standardem. Czasem królowo będziemy zwracali się do ciebie per hetmanie. No, takie niejednoznaczne płciowo czasy. Jak państwo widzą, z muzycznego i nie tylko muzycznego punktu widzenia drużyna popołudnia jest bez szans. Jak już nadmieniłem, w trosce o szachowy sukces Poranka nie będę doradzał. Proszę tylko, panie trenerze, pamiętać. Polecam bicie en passant, słabą promocję pozycją Saavedry, gambit Evansa połączony z obroną sycylijską, która jest jednym z najbardziej popularnych debiutów półotwartych. Zresztą poradzicie sobie. Trzymam kciuki. Poradzimy sobie, drogi panie, bo ja teraz muszę szybko znaleźć taki list. O, tutaj jest, bo tutaj nasz poranny ekspert dzisiejszy, Jaślat 12, podpowiada, że w tej chwili, po takim debiucie, no wszystko jest możliwe i wszystko się może zdarzyć. Partia hiszpańska, partia włoska, obrona rosyjska, obrona, a tu nie rozumiem, partia szkocka, inne, no to jest naprawdę pole do popisu, nawet szachownica do popisu. Sporo się może zdarzyć. Czekamy na kolejne posunięcie audycji popołudniowej. Po 16 dowiemy się,
Cóż to takiego wymyślili? Filip Jaszlar, bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękujemy, my także się żegnamy. Elżbieta Malinowska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski. Mówimy już do usłyszenia po 9:00, audycja do południa. I dziś spotka się z państwem.